Winna lato rośla, winogrono. Roślina, która potrzebuje dużo słońca, by prawidłowo się rozwijać. Roślina, która wymaga sporo wysiłku ze strony człowieka. Wystarczą dwa, może trzy dni nieuwagi, by ewentualna choroba rozprzestrzeniła się po całej roślinie. Po co to mówię? Czyżby to był poradnik młodego botanika? Nie. Po prostu winorośl występuje w liturgii słowa pierwszej niedzieli Adwentu. Konkretnie w lamentacji, którą wyśpiewujemy w formie psalmu. Powróć, o Boże zastępów. Wejrzyj z nieba. Zobacz i nawiedź tę winorośl. I chroń to, co zasadziła Twoja prawica. Latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Obraz winnicy jest w tym fragmencie odniesiony do Izraela, narodu wybranego. Był to bardzo bliski obraz doświadczeniu życiowemu człowieka. Winnice były powszechnie zakładane, winorośl była powszechnie uprawiana. Nie bez powodu Palestynę nazywa się po prostu krainą winnic. Powróć, o Boże zastępów, wejrzyj z nieba. Zobacz i nawiedź tę winorośl. Skąd taka usilna prośba o pomoc skierowana do Boga? Z opisu stanu aktualnego winnicy. W innych fragmentach psalmu, których liturgia nie zawiera, zawiera się właśnie opis winnicy spustoszonej, pozbawionej ogrodzenia, pozbawionej opieki. To jest tym bardziej bolesny obraz, że zestawiony z czasami doskonałości i potęgi. Bo Izrael był narażony najwidoczniej na najazdy ze strony okolicznych ludów. Dzisiaj obraz winnicy odnosimy do Kościoła. Kościoła rozumianego jako wspólnotę ludzi wierzących. Kościół to nie tylko kiście purpurowych winogron, na których nie mamy większego wpływu, ale to ty i ja. My stanowimy Kościół i my odpowiadamy za owoce, za nasze trwanie w Chrystusie, za nasze życie modlitewne, za nasze bycie w Kościele. Dlatego budowanie Kościoła zaczynamy od samych siebie. W porządku, przejdźmy może do konkretów. Wspomniałem, że winogrono potrzebuje sporo słońca. Ile więc czasu spędzam na nasłonecznionych chwilach modlitwy? Winogrono wymaga wytężonej pracy ze strony człowieka. Ile wysiłku wkładam w budowanie mojej relacji z Bogiem? Wreszcie choroba, która atakuje winogrono, rozprzestrzenia się na cały krzew. Jakie są moje grzechy, wady, zaniedbania i czy pamiętam, że mają one wymiar społeczny? Nie są moją osobistą sprawą, ale są sprawą Kościoła. Kościoła rozumianego jako wspólnota ludzi wierzących. Gdy odpowiem sobie na te pytania, będę mógł powiedzieć za psalmistą: powróć, o Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl i chroń to, co zasadziła Twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. I wtedy ten Adwent będzie owocny, bo podstawą wydania dobrych owoców jest uczciwa diagnoza.